Natomiast trzeba podkreślić jeszcze raz, że w próbce jest sporo sadzy oraz zanieczyszczenia paliwem, zatem wypadkowa w postaci zmiany lepkości jest na plusie i może mylnie sugerować, że sytuacja jest pod kontrolą. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Peugeot 508, silnik 2.0 diesel, 180 koni mechanicznych, rok produkcji 2019, przebieg auta 178 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza próbki oleju pracującego w trybie Long Life. Będzie to kontynuacja badań częściowo zaprezentowanych w odcinku numer 203. Inicjatorem eksperymentu jest Karol. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Karol skierował do laboratorium R2D dwie przesyłki. W pierwszej przesyłce, oprócz zestawu ze swojego samochodu, historia opisana w odcinku numer 203, załączył jedną próbkę oleju przepracowanego z samochodu swojego kolegi. W drugiej przesyłce ponownie, oprócz zestawu ze swojego samochodu, odcinek numer 227, załączył próbkę oleju świeżego z samochodu swojego kolegi. Zatem dzisiejszy odcinek to przede wszystkim sprawdzenie kondycji oleju na podstawie badań spektralnych. Dysponując próbką oleju świeżego, jesteśmy w stanie te badania zrobić. Do silnika zalany został olej Elf Evolution w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 25 400 km, 5% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek, chociaż tutaj mamy adnotację, że wymiana realizowana w ASO i nie ma 100% pewności co do procedury wymiany. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie przypomnienie z pomiaru oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 54,8 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 9,8 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo wysoką zgodność. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Jest to przypomnienie badań zaprezentowanych już raz w odcinku numer 203. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 56,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 10,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Poprzednim razem liczyliśmy zmianę procentową w oparciu o deklarację producenta. Dzisiaj będziemy bardziej precyzyjni dzięki wynikom dla próbki oleju świeżego. Otrzymujemy zmianę procentową na plusie, około 3,5% w jednej i drugiej temperaturze, bardzo dobry wynik. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych żadnych sygnałów ostrzegawczych. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Raz już był robiony test bibułowy dla tej próbki, wyniki zaprezentowane przypominam w odcinku numer 203.
Natomiast tym razem zrobiłem dodatkowy pomiar, żeby sprawdzić przy okazji powtarzalność wyników chromatografii bibułowej, zobaczyć jak wyglądała aplikacja kropli na test tym razem oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jeśli chodzi o wnioski, to powtórzę to samo co mówiłem poprzednim razem. Po teście bibułowym widać, że próbka zawiera znaczne ilości sadzy, ale nie będą to jakoś szczególnie duże ilości. Warto podkreślić, że następuje rozdział plamy na strefę dyfuzyjną, co w przypadku oleju z diesla jest mocno na plus i może świadczyć o wciąż akceptowalnej jakości ogólnej tego oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Na początku oceniamy poziomy sadzy, jednak w teście bibułowym myliłem się, sadzy jest bardzo dużo w tym oleju, bardzo wysokie poziomy. Z pozostałych parametrów warto zaznaczyć jeszcze wysokie poziomy stopnia sulfonowania oraz rozcieńczenie paliwem, natomiast na plus obserwujemy poziomy stopnia utleniania oraz degradację dodatków. Podsumowując, w przypadku tego oleju Long Life firmy Elf nie obserwujemy sygnałów o drastycznej degradacji, z pewnością na korzyść zadziałały warunki eksploatacji zdominowane przez trasę. Natomiast trzeba podkreślić jeszcze raz, że w próbce jest sporo sadzy oraz zanieczyszczenia paliwem, zatem wypadkowa w postaci zmiany lepkości jest na plusie i może mylnie sugerować, że sytuacja jest pod kontrolą. Szczerze mówiąc, to ta próbka byłaby idealna do testów trybologicznych, które chodzą mi po głowie od dłuższego czasu, czyli sprawdzenie właściwości smarnych dla próbki świeżej oraz próbki po takim właśnie przebiegu. Jakość ogólna wyrażona syntetycznym miernikiem jest na poziomie 75%, co należy interpretować jako przeciągnięcie wymiany o dobrych kilka tysięcy kilometrów. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!